Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. List do Efezjan, 2 rozdział, 13 werset. Z oddalenia do bliskości. Jak możemy szczęśliwie żyć w Bożej bliskości? Zacznijmy od początku. Bóg uczynił Adama i Ewę i umieścił ich w pięknym ogrodzie Eden. W nim miała pierwsza para ludzi ufną społeczność z Bogiem. Lecz nagle wszystko się zmieniło. Adam i Ewa byli nieposłuszni względem Boga, zgrzeszyli. Zdarzenie to miało niezamierzone przez Adama i Ewę konsekwencje i miało niezmierzone konsekwencje dla całej ludzkości. Prorok Izajasz w ten sposób to sformułował. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Izajasza 59:2. Odległość dzieląca nas od Boga nie jest realnym dystansem, lecz konfliktem relacyjnym. Chodzi o naszą relację z Ojcem, o naszą relację z Bogiem, nie o odległość w metrach, kilometrach, centymetrach. Tego konfliktu nie da się zatuszować. Tutaj mamy do czynienia z prawdziwym Bogiem i nic nam to nie pomoże. Jeśli będziemy udawać dobrego przyjaciela, w ten sposób przepaści między Bogiem a nami nie da się pokonać. I w tym fragmencie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, Efezjan 2:13. W tym fragmencie widzimy, ten fragment pokazuje nam jedyną możliwość dojścia do ponownej społeczności z Bogiem. Jest tam napisane w tym wersecie, werset ten mówi o krwi Chrystusa, oznaczającej pojednawczą śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Syn Boży stał się człowiekiem, aby za dobre można było uznać życie grzesznika, za którego on umarł na krzyżu, a on cały grzech wziął na siebie. Czyli doszło do podwójnego przypisania. I dlatego możemy wiedzieć, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby za obce grzechy położyć swoje bezgrzeszne życie. Kto uwierzy w tę zastępczą ofiarę Chrystusa Jezusa Pana i wyzna przed Bogiem swoje winy, otrzyma od Niego przebaczenie grzechów i otrzyma do Boga, do Niego dostęp. Doświadczony tym przebaczeniem, wolny w Chrystusie człowiek będzie mógł przystępować do Boga Ojca. Taki człowiek, który uwierzy Panu Jezusowi, doświadczy przebaczenia grzechów i stanie się dzieckiem Bożym, gdyż wszystko, co oddzielało go od Boga, Pan Jezus Chrystus pokonał. Jakie jest to cudowne, gdy jest się pewnym, że nic i nikt nie jest w stanie oddzielić mnie od Jego miłości. Każdego dnia mogę doświadczać bliskiej relacji z Bogiem. Każdego dnia mogę doświadczać bliskości Bożej. Również ludzi, którzy dotąd nic z Nim nie chcieli mieć do czynienia, Bóg wciąż jeszcze zaprasza, aby do Niego przyszli.